Cześć, witam was wszystkich. Siadajcie szybko, mam dosyć dużo rzeczy, które będę chciał streścić w tych 50 minutach, co się nie uda, ale będę próbował. I temat jest taki, który o dziwo budzi emocje ciągle. Języki programowania. Tak się wyda. Ja uczestniczę w takim forum, które wam polecam. To się nazywa forprogrammers.net. To jest taki polski Stack Overflow. Jak ktoś ma problem, coś się mu nie kompiluje, coś nie działa, to wrzuca tam dlaczego. No i tam ludzie próbują pomóc i w ogóle generalnie pomagają, ale oczywiście jak takie każde forum, oprócz tego, że tam są bardzo, są tam merytoryczne rzeczy, co chwilę pojawiają się, właściwie jednak bym powiedział, że połowa tego to są działy pod tytułem off topic, flame, społeczność i tak dalej, kariera, gdzie opisuje się po prostu przygody bootcampowiczów i tak dalej. I się opisuje, jakie oni są straszni, jakby nie wiadomo, inni byli jacyś dużo lepsi, nie? Bo ten cały zły kod to napisali bootcampowicze, jak jeszcze ich nie było. Dobra. W razie fajne forum i właśnie w tych społecznościowych sprawach tak za 4 razy nawet w miesiącu pojawia się tak zwany drama post. Znaczy tych drama postów to jest mnóstwo, ale mówię o konkretnym typie, który mniej więcej wygląda tak. Mam 32 lata, żonę tutaj po polsku, przepraszam, prezentacja jest troszeczkę po angielsku, ale część będzie po polsku. No i właśnie co zrobić ze swoim życiem. Dalsze zdanie pominam, tam było, że nawet nie ma czasu na seks przez te języki i tak dalej. To już średnio, nie? Ale zrozumiałe, wszyscy tak mamy, nie? Dobra, no i teraz jest pytanie, dlaczego my w ogóle mamy ciągle te nowe technologie, frameworki. Ja dzisiaj nie będę opowiadał o frameworkach, bo to jest bardzo taki temat konkretny, bym powiedział, ale o językach programowania da się tak dosyć ogólnie powiedzieć. Ten temat jest podobny. Mamy podobne nowe frameworki z tych podobnych powodów, dla których mamy nowe języki programowania, a o nich dzisiaj będę mówił. No i w ogóle kto tworzy te wszystkie niszowe języki programowania głupie, które potem nagle zaczynają być używane? To pytanie ktoś zadał, to odpowiedziałem, to spytaj, nie wiem, tam Goslinga, który stworzył Java zupełnie niszową, tam w 96 to była na pralki do prania. Język miał być niszowy, ale nie wyszło. Nie? Dobra. No i teraz takie pytanie. Pamiętacie swój pierwszy język programowania? Kto pamięta? Ręka w górę. No raczej się pamięta takie rzeczy, nie? To taki pierwszy raz. I co to było, nie? Tam krzyknijcie. Pięknie, Python, słyszałem. No, dużo języków. U mnie to było dosyć źle na początku. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. No, to były takie czasy, nie? To gorzej prawie być nie mogło, no ale okej. Okay. Przynajmniej, dobra. A macie swój ulubiony język programowania? Macie, nie krzyknijcie ulubiony język programowania. Ach, Java, cisza, pięknie, pięknie, pięknie. Czy to jest ten sam język programowania, który był waszym pierwszym? U kogo to jest ten sam język programowania, który był pierwszy? Ręka w górę. Niewiele, nie? Dlaczego, nie? To pierwszy nie był fajny, nie? Coś u mnie też, no. Nie, nie zostałem w Basicu. Nie? Bo co to jest taki ulubiony język programowania? Znacie go dobrze, nie? Lubicie go, no, może tam znacie wady, ale przede wszystkim nie lubicie innych, nie? To prawda, nie? Ach, ja tam Javowcy, Sharpowcy, znowu dotnetowcy, nie? I tak to flamy się cały czas toczą. Wejdźcie na For Programmers, to tak flama, dzień bez flama, C Sharp, Java to dzień stracony. Także, ale co jest fajne w takim języku, zwykle możecie wszystko zrobić, tak go po prostu masterujcie i byście chcieli zrobić w nim wszystko, tylko szyjcie wam nie pozwala. Zwykle to, ale generalnie jest taki język, nie wiadomo, nie? Oczywiście. W każdym razie, no dobra. Jest fajna strona, którą lubię, używam jako inspiracji, czasem, jak mi się bardzo nudzi, 2 razy dziennie. 99 butelek piwa, to jest taki prosty algorytm, tego nawet nie można nazwać algorytmem, taka prosta pętla, którą się robi w Basicu w 5 linijek i od tego zresztą się zaczęło. Ktoś pokazywał, że Basic jest dużo lepszy od C, bo w 5 linijek, proszę, zrobię to. I taki 99, taki song 99 butelek piwa pokazał, ale ktoś pokazał, że w C też może zrobić 5 linijek i zaczęła się flame. A flame się skończył w tym, że w tej chwili jest 1500 języków programowania, jakiś tam odmian jeszcze, Java obiektowa, Java funkcyjna i takie rzeczy. Jeszcze tam, ja mam tam nawet swoje wpisy, w języku konfiguracji na przykład, nie wiem, do jakiejś tam pralki i tak dalej, różne dziwne rzeczy. Można poczytać. Są języki ciekawe, na przykład programowane w Paincie, ale są tam. To jest ciekawa stronka. I właśnie kto to wszystko stworzył, nie? A żeby to odpowiedzieć, to zacznijmy od hardware'u, ale takiego naprawdę twardego. Wiecie, jaki był pierwszy komputer generalnie? Kto wie, jaki był pierwszy komputer? No, no. Nie! O Jezu, wiesz, jak daleko jest na mojej liście? Nawet jej nie umieściłem, bo to już zbyt współczesne. No. Dobra, właściwie to jest niektórzy mówią, że w ogóle programowanie to się zaczęło jeszcze tam 2000 lat temu, ale tak zacznijmy od czegoś, co jest w miarę tak uznawane. To właśnie jest maszyna analityczna, następca różnicowej. I to nie można do końca uznać tego za komputer, bo nie został zbudowany w swoim czasie. Powstały plany.
Ale to po prostu mokry sen steampunkowców. Zębatki, takie lśniące, olej i, nam, im, i do tego na parę zasilane. No po prostu... No, ale chyba działałoby szybciej nawet niż współczesny WebSphere. W każdym razie maszyna... I to zrobił, nie wiem, tam Charles Babbage. W 1837 tak zaczął designowanie tego, nigdy nie skończył. To był pierwszy planowany komputer, który dopiero w XXI wieku praktycznie, nie wiem czy już cały, ale zaczęto go robić według tych oryginalnych planów i nawet coś działa. On był tak właśnie mechaniczno-parowy, powiedzmy, tam zasilanie powinno być parowe. On nie został ukończony dlatego, że i właściwie się mówi, że nie dałoby się go skończyć w XIX wieku, bo opory przez te wszystkie zębatki robione byłyby za duże. Po prostu nie działałoby to. Nie byłoby takiej silnej maszyny parowej, żeby to uciągnąć, tylko zgrzytłoby. Ale to już się dało programować. To programowanie nie wyglądało tak jak tutaj, bo to jest tak symbolicznie zapisane, ale jest kartka, która pokazuje, jak wyglądał ten program pierwszy mniej więcej, taki zapamiętany. Powiedzmy, symbolicznie dałoby się go na coś podobnego przetworzyć. No, tego typu były pierwsze programy. Nie wiem, czy wiecie, kto jest tym programistą tego, takim uznawanym za pierwszy. Kto pamięta? Ada, ta pani. Generalnie jej pisma się zachowały, gdzie są te pierwsze programy. Tak naprawdę to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo tak no, Babbage, który ten tworzył, to też troszkę musiał tam wiedzieć, jak się to programuje, to co robi, ale generalnie symbolicznie, tak można powiedzieć, uznajemy i ona tworzyła te programy, wiedziała, jak to działa, to była matematyczka. No bardzo, bardzo fajna historia, ciekawa zresztą. Ale przejdźmy teraz do czegoś tak daleko od tej parowej, zębatkowej rzeczywistości, jak tylko się da. Do języka programowania. Takiego. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To łatwo poznać. No. Dawajcie. Szybko. To jest rachunek Lambda. Dokładnie. To jest rachunek Lambda, który był opracowany w roku 1930 przez Churcha. Można. Generalnie rachunek Lambda to jest taki język, który się składa właściwie z trzech, powiedzmy, koncepcji. Definicja zmiennej x, no, można dowolną inną. Definicja abstrakcji, którą można nazwać definicją funkcji na nasze, lambdy po prostu. I aplikacją funkcji. I co jest ciekawe, później tu Church udowodnił, że to jest kompatybilne z maszyną Turinga. To jest właściwie wszystko, co da się zaprogramować na maszynie Turinga czy na dowolnym komputerze, da się zrobić w rachunku Lambda i odwrotnie. I rachunek Lambda jest od razu językiem programowania. Po prostu. I to jest taki minimalny, elegancki język programowania. Najmniej możliwych rzeczy, jakie się da. Tak, niektórzy mówią, ja się z tym zupełnie zgadzam. Jak przyjechali kiedyś kosmici, jak będziemy się chcieli z nimi dogadać, to najprościej będzie chyba w rachunku Lambda, bo to jest taki minimalizm, który chyba musieli wszyscy w kosmosie wpaść. Nie wiem, czy tam ci z kapitana bomby też, ale powiedzmy, jest szansa. Gdzie tam jakieś tam chemia i tak dalej. To jest taki optimum, najbardziej elegancka część, jak opisać matematykę. Church to zrobił, żeby opisać matematykę i algorytmy matematyczne w sposób formalny, ale to działa jak komputer. I to też się nazywa coś, mówi się to Turing-Tarpit. To Turing-Tarpit to jest takie pojęcie, taki język, który jest, że tak powiem, Turing-complete, ale w którym się bardzo trudno coś pisze, bo jest po prostu zbyt minimalny. A można powiedzieć, że to jest język niskiego poziomu, taki maszynowy, tak jak ten wcześniej, tylko że dla matematyków. I on jest tak fajny, że nawet komputera nie potrzebuje. To uwielbiam. To już jest tak idealny, że żyje po prostu w świecie fantazji nawet. Dobra, ale wróćmy do metalu. Dobra, bo tak. I w tym metalu pierwsze komputery to jest w ogóle sprawa polityczna. Na przykład pewnie większość z was o tym nie słyszała, nie? 1939. Ci goście tam Atanasów, oni pomogli potem stworzyć ENIAC-a, a potem się dowiedzieli, że ENIAC był pierwszym komputerem. Strasznie ich to wkurzyło. Długo trwała batalia komputerowa, żeby ich uznać tak naprawdę za twórców pierwszego komputera. Bo oni jak stworzyli, to zrobili coś tam fajnego for fun. Nie wiedzieli, że robią przełom. Zresztą nawet nie wydawało mi się, że to coś specjalnego. Nie? Tak w 1939. Ale teraz ciekawostka, polityczne. Następny komputer, który wszyscy na zachód od Odry powiedzą wam, który był, w Polsce jest w ogóle nieznany. Dlaczego? CUS. Konrad Sus w Berlinie w 1941. No ciekawe czasy, nie? I stworzył taką maszynę, oczywiście nikt na świecie zachodnim nie mógł o tym wiedzieć, bo też chyba służyła do obliczeń artyleryjskich, tajna. I już się dało ją programować. Ona nie do końca, tam są kłótnie, czy to jest Turing Complete, ale w zasadzie uznaje się, że jest Turing Complete. Taka, i dało się ją programować. I tylko miała bardzo ograniczone, powiedzmy, jak macie maszynę Turing Complete, która ma 2 bajty, no to ciężko jest, ale ogólnie, gdyby miała tych bajtów więcej, to by się dało. On też stworzył pierwszy język wysokiego poziomu, ale ponieważ to była sprawa polityczna, on jest opisany, możecie, on ma umlaut nawet w nazwie, nie wymawiam jego nazwy, nie chcę mówić, możecie sami doszukać,
ale on jest zupełnie zapomniany. I o nim nie będę mówił, ale tylko taka ciekawostka. Na zachód Odry wszyscy o tym wiedzą tutaj, powiedzmy we Francji, nie, to w Niemczech, nie? Tam w Szwajcarii się o tym mówi, tutaj nie. Ale potem poszły to wszystko szybko, kolususy, eniaki, dwaki, binaki, w ogóle to wszystkie maszyny, które były jakoś tam elektromechaniczne, to jest ważne, nie miały zbyt wielkich możliwości. Tak się je programowało. Tutaj zwróćcie uwagę, że to kobiety robią, to taka ciekawostka, nie? Tam przełączają te przełączniki. Nie było takich, no, nie było kodu ASCII, plików i tak dalej, tak się programowało. Tam. Ale nie? Gdyby popatrzeć z punktu widzenia ideologii, jak to było programowane, to było coś, co możecie rozpoznać. Nie? Tak ideologicznie to było na przełącznikach, ale to by było coś takiego. Poznajecie, co to jest, co robi ten kod? A jak podpowiem, że na przykład konkretnie to na procesor 6510, bo 30 lat później po ENIAC-u, to już powinno być jasne chyba, nie? Co to robi? Słucham? Nie, no trochę. Nie. Przy okazji, no dobra, to, bo to było trudne. Jest, trzeba umieścić w pojęcie od konkretnego adresu. To wtedy będzie działał, inaczej nie bardzo. Nie dajecie rady, no straszne, ale a jak powiem, że F0 to jest skok warunkowy, to już powinno być proste, nie? Nie jest proste, dobra. A 4C, że to jest tam na końcu, tam, o, dobra, to, że to jest po prostu ten skok bezwarunkowy, jump, no dobra. Jest trudno, nie? Bo to jest kod maszynowy, ale wszyscy pewnie słyszeliście, to jest kod maszynowy, tak? I to przełączanie przełączników tam to też było w zasadzie na takim kodzie maszynowym. On czasem nie był, jeszcze na początku bajty nie miały 8 bitów, w ogóle nie było tej koncepcji. Ale generalnie kod maszynowy. No i on był łatwy do nauczenia. Jak ktoś mówi, że kod maszynowy jest trudny, to jest mega łatwe do nauczenia. Tam jest, bierze się taką książkę, opis architektury i się uczy i tam wszystkie, ten język składa się z bardzo prostych rzeczy. Tam nie ma żadnych skomplikowanych koncepcji. Skoki, pętle i tak dalej się robi, ale jest trudno je przekalkulować. Na przykład tam było skok plus 8, to trzeba wyliczyć, że plus 8 bajtów to znajdziemy się tutaj w tej instrukcji. Po prostu instrukcja, argumenty i tak dalej. To przeliczanie ręczne jest trudne. No i powiem tak, tych, na przykład na tej maszynie było 150 obchodów, na tych pierwszych tam komputerach to było ich tak 20 kodów, to łatwiej było zapamiętać, ale już się wtedy łatwo było pomylić. Nie? To tak, nie. No i ta praca kodowania tego wymagało, że trzeba było rozpisać w zeszyciku, przeliczyć i wpisywać, jeszcze się nie pomylić w żadnym bicie. Nie? To ciężko troszkę. To trzeba było stworzyć język troszkę lepszy. No i stworzyliśmy lepszy język, ten assembler. Teraz to już widać, co robi ten program, nie? Znaczy, to no widać, no to Fibonacci go liczy prosto, tak w pętli. To każdy to widzi, jeszcze na koniec wypisuje. No dobra, tego możecie nie znać, bo to specyficzne skoki do ROMu w C64 to wiadomo, nie? Ale to skomentowałem, żeby było jasne, co program robi. To widać, że komentarze są potrzebne w kodzie, nie? W assemblerowym. Ale to jest już język lepszy, assemblerowy 1949 lepszy. Łatwiej zapamiętać. No oczywiście to jest język do tych wszystkich sierot, które tych obkodów nie potrafią zapamiętać, nie? Jak ktoś jest tak kiepski, że nie daje rady, to używa assemblera. No, tak jest, no, nie ma się co oszukiwać. No i teraz widać pierwszy powód, dla którego tworzymy te nowe języki programowania, no, że chcemy sobie coś zautomatyzować i być troszkę szybsi, nie? Teraz możesz kodować szybciej w assemblerze, to już po prostu, jak się łatwo to pisze. Super. No ale jak się patrzy na ten assembler, to tak, super rzeczy, to jest tak samo szybki jak maszynówka taka czysta, bo to w zasadzie to samo. I żeby było śmieszniej, assembler wbrew pozorom jest całkiem przenośny. No nie jest tak przenośny jak, nie wiem, Java, ale historia pokazuje wiele przeniesień kodu z jednych procesorów na zupełnie inne, które wręcz były prostą translacją zrobione. No, zmieniają się troszkę nazwy tych mnemoników i tak dalej, ale generalnie całkiem jest nieźle. Ja bym powiedział, że na poziomie wczesnego C. Jest naprawdę, i to jest wykonane, później jest taka historia, nawet pokażę, gdzie tam przenieśli. Kłopot z assemblera to są te rejestry. Rejestry są fajne, ale to tak jakbyśmy mieli w komputerze tylko na przykład 4 zmienne, albo 5, albo 16, ale tylko tyle, koniec. I trzeba zapamiętać, że jak ktoś chcemy więcej, to gdzieś tam trzeba na boku przechować i w ogóle pamiętanie, gdzie co na boku przechowujemy, to jest masakra i kłopot. Kłopotliwie się robi obliczenia numeryczne i takie wszystkie rzeczy, no i potrzebujemy komentarzy. Komentować trzeba, bo jak się pisało w assemblerze, to jest mnóstwo komentarzy. Dobra. Trzeba by czegoś innego, zwłaszcza, że przychodzi nowy hardware i pojawiają się takie cudowne rzeczy, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Uwielbiam to. To jest pamięć tamtych czasów, pamięć rtęciowa. Jak chcecie usłyszeć najgłupszy koncept pamięci, to jest to. To jest pamięć, że było z jednej strony był sobie taki speaker, głośnik, leciała rura rtęcią, on nadawał, falowała ta rtęć, po prostu fala dźwiękowa, z drugiej strony był mikrofonik, odbierał to i nadawał z powrotem, tak można powiedzieć, w kółko płynęły.
Tak, to była linia opóźniająca po prostu. I w tej pamięci te falki to po prostu definiowały kolejne bity, które są. Czyli na przykład jak chciałeś odczytać coś tam, kolejny bit, to trzeba było zaczekać, aż ta fala do ciebie doleci. I jak się wkurzyłeś i tupnąłeś nogą, to wszystko się rozwalało. Naprawdę. Trzeba było być cierpliwym przy tych komputerach. Programistów do nich nie dopuszczano generalnie. No, programiści tylko mogli podać, to jest mój program, a tam operator spokojnie, beznamiętnie już tam to odpowiednio wklepał przełącznikami, ale on się już nie denerwował, to nie jego kod. Dobra. I możemy użyć, ale co ważne, bo to już na tych maszynach, w odróżnieniu od ENIAC-a, to już była jakaś pamięć, to już tam tych bajtów można było jakieś niewiarygodne liczby, typu 200 na przykład. To już dużo. I można napisać kompilator. I tu powstał taki język, bardzo fajny. Nie wiem, czy widzicie, co to za język. Kto rozpoznaje ten język? Na przykład, zwróćcie, to są tak zwane numery linii. A na przykład w ogóle nie są po kolei, jak się dobrze spojrzy. Ten język, nie, no to powinno być proste. Jeden z pierwszych języków programowania. Nie, to jest Fortran. Fortran to taki, można powiedzieć, weźmy tego największy problem języka maszynowego, obliczenia numeryczne i tylko to rozwiążmy. Zamiast jumpów zróbmy if, then, go to. I wszystko. I to jest Fortran. Pierwsze wersje. Jak spojrzycie na nowoczesny Fortran, to on w ogóle zupełnie inaczej wygląda, bo on ewoluował. Języki ewoluują. Ale to wygląda taki... To jest Fortran 2. To jest, jeszcze nie jest ten najwcześniejszy. Ten pierwszy to w ogóle wyglądał jak maszynowy prawie. Ale to jest właśnie Fortran. I teraz... Co o Fortranie można powiedzieć? 57 rok, już widzicie, jak później. Prosta arytmetyka. Kompilujemy do prostego, szybkiego kodu. Naprawdę w pierwsze to się... Wprost widać było, do jakiego kodu maszynowego, assemblerowego się robi. Fajny system typów był w Fortranie. Idealny dla matematyków. Jak zmienna się zaczynała na i, j, k, l, to było, znaczy, że to indeksowa, czyli integer, pozostałe floaty. Ole fajnie, po prostu. Żadnej, nie potrzeba notacji węgierskiej, type systemu mamy po nazwie. Dla matematyka to było praktyczne. I jeden indeks, integer, proste, nie? Piekło go tu tam było, bo jeszcze nawet te linie nie były w kolejności. Uch, jaka rewelacja. Ale dla tych ludzi, którzy przepisywali algorytmy matematyczne, to był super język. Wprost, tak jak w książce wpisywało i idziemy. Następny język jednak powstał, bo Fortran nie tylko matematycy zaczęli korzystać z komputerów i potrzebowali komputerów ludzie, którzy nie są matematykami. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. Tak, Grace Hopper, czyli ona nazywana jest Cobol Lady. Ona stworzyła język, który był prototypem do Cobola w zasadzie i to jest Cobol. Nie wiem, jak ktoś nigdy nie widział Cobola, to widzimy tutaj Cobol. I co jest fajne w Cobolu? Patrzcie na przykład na tą linię. Add first number to second number giving temp number. No to się czyta jak angielski. To jest język, który nie potrzebuje żadnych komentarzy. No kod jest samokomentujący w Cobolu. To jest rewelacja. Troszkę można powiedzieć by złego o tym języku, niedużo, że jest lekko przegadany. Tak widać, że to jest wojskowy, taki procedure division i tak dalej, tam jakieś start program, tu nawet jeszcze wszystkiego nie widać, ale generalnie jest troszkę widać ten drill wojskowy w tym Cobolu, nie? I tam jeszcze wyrównywania do kolumn i takie rzeczy. To jak w Pythonie, słyszałem, tylko tam jeszcze gorzej się musiały od kolejnych kolumn różne rzeczy zaczynać, inaczej nie działały, nie? 59. Co miał ważne, on też był szybko kompilowany do assemblera, w zasadzie podobnie jak Fortran. Czytał się jak po angielsku, nie potrzeba już komentować, super. I to jest widać drugi powód, dla którego język poznawania może powstać nowy, bo chcemy, żeby było to prostsze i możesz sobie wtedy pokodować szybciej, nie? To jest po prostu dla wszystkich czytelny język. No naprawdę. I tak troszkę było z tym Cobolem. Jeśli spojrzymy na hardware tamtych czasów, to co jest ważne, wtedy się kodowało już mniej więcej głównie na kartach dziurkowanych i Cobol był do tego świetny. Tutaj w tej kolumnie zaczynamy to, w tej to wszystko pasuje. To jest akurat Fortran, przykładowa karta do Fortrana. Ja jak zaczynałem studiować, to te karty się jeszcze wszędzie poniewierały. Już nikt ich nie potrzebował, ale było ich takie tony wyprodukowane, że się wszędzie poniewierały, na nich ćwiczenia pisało i notatki. W międzyczasie, jak można powiedzieć, logika się robiła już na lampach i takich rzeczach, lampy, rezystory i się te komputery rozbudowały. Ten hardware rósł. No i zgadnijcie, co w związku z tym, nie? No bo nowe języki, żeby wykorzystać te nowe możliwości. I pojawiło się to. Wiecie, co to jest? Lisp oczywiście. I teraz nie będę dużo mówił o Lispie, bo to jest język zbyt elegancki, żeby tu go tak jak sponiewierać. On ciągle wraca, o tym jeszcze będzie, ale generalnie to jest język, taka legenda, to był język, w którym ktoś wziął tak naprawdę, do czego on jest podobny, co już widzieliście? Do lambda kalkulusa. W pewnym sensie
wzięto język ideę, mamy nową ideę, już nie myślmy o kodzie maszynowym, zróbmy język i to było nowe zaskoczenie dla twórcy, że to się okazało, że to się da skompilować, da się to w ogóle uruchomić. To miał być taki język tylko dla matematyków troszkę, tylko lekko uspółszczęźniony. No i to jest powód numer 3, historyczny, no nie, po prostu możesz napisać kod, który jest elegancki, nie? Już nie jak w COBOL-u, tam Division i tak dalej, tylko jest naprawdę matematycznie piękny. I bez błędów pewnie, ha. Dobra. No ale znowu ten Lisp nie przyjął się, tak? Zresztą mało był wtedy znany, ale ludzie dostrzegli, że COBOL taki troszkę militarny, rozwlekły, Fortran dla matematyków, trzeba byłoby coś takiego eleganckiego zrobić. I właśnie jeszcze w pewnym sensie alternatywa Lisp. Takie eleganckie, ale żeby wszyscy to rozumieli, nie jak Lisp. I powstał język, który jeszcze za moich czasów, w latach 90. się poniewierał w wielu miejscach. Do dzisiaj się poniewiera. Wiecie, co to jest? Nie, nie. Wygląda trochę jak Pascal, ale to w zasadzie jest Algol. To, że Pascal jest do tego podobny, to nie jest dziwne i o tym będzie za chwilkę. Powstał w 1958 i to jest taki język akademicki tamtych czasów. I jak sobie bierzecie książki z algorytmów i tak dalej, troszkę starsze z lat 80. i tak dalej, tam wszystko jest nadal w Algolu opisywane. Algol to jest taki, piszesz kod i to jest pseudokod i to on się od razu wykonuje. Przy okazji jeden z współczesnych języków ma tą właściwość, pewnie niektórzy wiedzą. I Algol 58 to jest no taki po prostu lepszy Fortran. Ważne, że języki też ewoluują. Algol 60 to jest taki legendarny, super język. On nie był za bardzo przyjęty w biznesie, ale wszyscy naukowcy piszący oprogramowanie, piszący algorytmy przybieli go, bo był wystarczająco elegancki, nieprzegadany i był fajny. I postanowiono zrobić lepszy Algol. W 68 roku, wcześniej się zaczęło, zrobimy Algol 68. To taki będzie miał wszystko, będzie super. I powstała wielka katastrofa, która do dzisiaj śmierdzi. Można powiedzieć. W międzyczasie jeszcze powiem, a zaraz będzie o tej katastrofie, że Algol 60 wprowadził taki koncept, który jest dosyć ważny dla nas, rekursję. W ogóle można poczytać, jak tą rekursję wprowadzono do języka, bo po prostu generalnie w tym czasie uznawano, rekursja to jest coś, co się nie nadaje na ówczesny sprzęt, bo jest za ciężkie i w ogóle trudne do zrobienia. To wymaga dwóch przebiegów, na przykład kompilatora i takich rzeczy. Chciano tego uniknąć, ale kilka spryciarzy przemyciło jedno zdanie do specyfikacji Algola 60, które okazywało się, że musi być rekursja wspierana. Jest naprawdę o tym fajna historia spiskowa, ale która jest prawdziwa. I później na przykład Donald Knuth opublikował taki test, taki brzydki kod, który tylko na dobrych kompilatorach się robi. To był taki test, czy jesteś kompilatorze, jesteś chłopcem czy mężczyzną. I on właśnie wykorzystywał rekursję. Dlaczego? Bo rekursja na przykład wymaga, żeby odkładać te parametry, które mamy gdzieś tam na stosie. Jak tego nie robisz, wchodzisz jeszcze raz, to się po prostu nadpisują zmienne. I to pierwsze wszystkie prymitywne kompilatory tak robiły. Również Algola. I były złe. Ale właśnie Algol 68. To był taki język, że zróbmy tam wszystko. I był naprawdę, jeśli się na niego spojrzy, to był naprawdę, wyprzedzał swoje czasy, to było super. Natomiast miał pewien problem, design by community, nie wiem, czy znacie to pojęcie. Siadła po prostu grupa mądrych ludzi, bardzo duża, nie wiem nawet ile, same super głowy. I każdy z nich chciał wrzucić do tego języka swój najlepszy koncept. I wszyscy wrzucili. To musiało dobrze wyjść, nie? Zrobili język tak skomplikowany, że przez kilka lat nie udało się napisać żadnego kompilatora. Wyszła specyfikacja, ale nie udało się, po prostu nie dało się napisać. Miał na przykład mnóstwo świetnych operatorów, między innymi do monad, operacji monadycznych. I wymagał na przykład, żeby mieć taką klawiaturę z tymi wszystkimi znaczkami. No, patrzcie, gdzie dzisiaj macie te znaczki. Będzie wam trudno. W Unicodzie znajdziecie, ale niełatwo by byłoby pisać program w tym, nie? Tak. Dużo operatorów. Chyba tu są wszystkie potrzebne do Algola 68, zdefiniowane w składni, ale to był kłopot, jeśli się spojrzy, że w tym czasie tak wyglądała klawiatura. Było tych klawiszy dużo mniej. Właściwie nawet nie rozróżniano dużych i wielkich liter. Operatory to były plus i minus, mnożenie, dzielenie i to w zasadzie się kończyło i pisało się na drukarce. No, Algol technicznie był kłopotliwy w tym momencie, nie? To był po prostu masakra. Generalnie dużo ludzi się zbuntowało, że to zrobiliśmy potwora i to była prawda. Hardware się też, ale ważne, że zrobił się też troszkę hardware. Oprócz tego, że były takie teletypy, nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest trochę z daleka, żeby nie było łatwo poznać. Pamięć rdzeniowa, tak, to ostatnia pamięć, tam są takie druciki przebiegają na krzyż, na siatkę i między każdą siateczką jest taki obważanek na skrzyżowaniu. To jest ostatnia pamięć, gdzie bity widać gołym okiem. Naprawdę, patrzysz, o bit, możesz go szturchnąć. Ale dało się już tym zrobić kilobajty nawet, pamięcie? No powiedzmy, że najczęściej to tam po 200-300 bajtów, ale nawet kilobajty, nawet więcej, już nawet nie wiem, ale to właśnie wtedy się rozwinęło i powstała druga rzecz, taka mała rzecz zastępująca lampę, nie? No, początkowo nie była aż tak mała. Wiecie, co to jest?
Tak, to pierwszy tranzystor. One potem szybko się zmniejszyły, ale no i jak to powstało, to mamy więcej RAMu i tak dalej, jest eksplozja. Eksplozja jest między innymi dlatego, że ludzie są zbulwersowani tym Algolem 68 i widzą, że dałoby się coś zrobić lepiej i prościej, że powstał taki język. I powiem tak, pewnie nie zgadniecie, bo on jest dosyć niszowy, ale on ma świetną koncepcję tutaj. Rewelacja. To, no dobra, nie wrzucam. To jest Algol W, stworzony przez, o, nie wiem, czy kojarzycie tych panów. A pierwszego nie kojarzysz? Nie, ten drugi się przyznał. Ten drugi się przyznał, że ten nul, który tam wprowadzili, to był błąd za bilion dolarów. Po prostu on tyle kosztowały, nul, pointer, exceptiony i tak dalej w przyszłości i to wszystko, access violation. Bo on wprowadził, i najgorsze mówi, że on wprowadził tego nula tylko dlatego, że było łatwo. Nie było powodu, oprócz tego, że o, łatwo wprowadza nula, tego dodam do żółce. No niech będzie, wszyscy mają nula. Dziękujemy ci. Dobra. Ale no, to był jeden. Wtedy właśnie była eksplozja. Drugi język, który się tam jakiś pojawił, to był ten. On jest ważny, mimo że jest mało znany dzisiaj. Nie wiem, czy sobie raczej nie zgadniecie. No mi byłoby trudno zgadnąć nawet. Tak samo jak Algol-W. To jest język, który się nazywa BCPL. I kto wie, dlaczego on jest istotny? Tak, nie wprost, przez język B, a potem C. BCPL miał taką ciekawą właściwość, że był tylko jeden typ. Jak maszyna była 8-bitowa, to jedynym typem danych był byte. Dziękujemy. Jak była, głównie były na, powiedzmy, 16-bitowej i podobne architektury, 16-bitowej, 8-bitowej szynie adresowej, no to było słowo 16 bitów. To było świetne dla kodu maszynowego i do pisania systemów operacyjnych. I napisano systemy operacyjne w BCPL-u w ogóle. Jeszcze się długo pałętały te kody, tak naprawdę jeszcze do lat 90. Nie wiem, czy nawet do dzisiaj. I w zasadzie tyle. I ten język, ponieważ typ był tylko jeden, wprowadził notację węgierską. No bo no musimy je rozróżnić, czy to jest jednak wskaźnik do stringa, czy to jest byte. To wprowadzamy w nazwie zmiennej, notacja węgierska. Co ciekawe, później już mieliśmy typy, a nadal ludzie ustosowali notację węgierską. To dużo mówi o ludziach. Dobra. Ale to nie tylko. Powstały też takie języki. I ten jest bardzo ważny, a już był. Wiecie, co to jest oczywiście. Kto wie? No, mówcie. Tak, mój kochany BASIC. Ten język miał prosty cel. Jak już zrobić programowanie dla mas. Dlaczego? On wprowadzał świetną koncepcję interpretera. Wcześniej było tak, dajesz po prostu karty, albo klepiesz na tym kod, wrzucasz do maszyny na takim długim pasku, on się za 3 dni dostajesz wyniki, bo ci tam przynoszą. No masakra, jeszcze do tego język programowania trudny. Ale to zobaczyli, że już są te teletype maszyny, można by zrobić interpreter. Ja zadaję coś, komputer od razu mi odpowiada. Do takich nowszych komputerów. I pracować nie w kompilowanym kodzie, tylko w zinterpretowanym. On był wolny. Jak się okazuje, zrobili język, który jest by design bardzo wolny. Ale to nie przeszkadzało, bo on miał... Na tych maszynach już się dało i tak liczyć, bo były szybsze od poprzednich. Ale był przyjazny dla ludzi. I to było super. I miał Goto, bo ludzie rozumieją Goto. Goto to jest takie każde, bo wytłumaczysz Goto, Jump i jest fajnie. Miał problem taki, że zmiennych nie trzeba było inicjalizować, więc jak był większy program, to się człowiek gubił. Ja pisałem dużo w Basicu i się gubiłem cały czas. Nawet więcej w niezainicjalizowanych zmiennych niż w Goto. Dobra. To mamy tego Basica. I ten Basic to był taki wielki hicior tamtych czasów. A czasy były ciekawe, bo się hardware zmieniał. Na przykład to. To już jest, można powiedzieć, prototyp współczesnej pamięci na chipie. No wreszcie mamy nie tam rdzenie, te, które tam trzeba było naprawdę przeciągać przez obuważanki, te druty, masakra w tworzeniu, tylko mamy chipy, które już tam wkładamy i to są kości pamięci. 4 kilo RAMu. O matko, to po prostu wszystko tam można zmieścić. A wiecie, co to jest? To tam jest podpisane, łatwo zgadnąć. To chyba drugi procesor Intela wyprodukowany. Pierwszy był dla kalkulatorów 4004, a ten był 8008. Ciekawa historia jest tego, zobaczcie ile on ma nóżek. Niewiele, nie? Tam jeszcze z drugiej strony. Niewiele, to nie dużo potrafił, ale 8008 jest ważny. Z dwóch powodów. Po pierwsze to była porażka Intela, bo firma jedna zaczęła robić komputer i stwierdziła, zgadała się z Intelem i mówią tak, my tu robimy komputer, będzie na tranzystorach, ale wy macie niby tam takie fajne procesory, jakbyście zrali radę, co robi na tranzystorach, takie nasze CPU na tranzystorach, takie wielkie karty, polutowane wszystko. Jak dacie radę to scalić w układziaka, to my weźmiemy. Intel się zgłowił, według specyfikacji tej firmy, już zapomniałem nazwy, zrobił tego scalaka i okazało się, że on jest dużo gorszy od tych tranzystorków polutowanych. Naprawdę. Wolniejszy dramat ogólnie wyszedł. Jeszcze nie dali radę z terminami. Z tego powodu tamta firma sprzedawała swój komputer, nawet miała jakiś sukces, a Intel został z takim procesorem, nie wiadomo co z nim zrobić. Zaczęli go oferować, okazuje się, że pasuje tylko do tej maszyny. Musieli go poprawić troszeczkę, ale nie dużo i zrobili 8080 procesor. I uwaga. Ten procesor jest poprzednikiem 8086, jeszcze nie tak do końca wprost,
który to wiadomo jest poprzednikiem tych Intelów i tego wszystkiego, co macie. Te procesory są dlatego tak beznadziejne, bo one się wywodzą właśnie z tego, co konkurowało z tranzystorami. One po prostu całą tą historię ciągną za sobą, straszliwą. Ale fajną rzeczą było taką, że początkowo te procesory zawsze miały takie małe zmiany, że kod assemblerowy na przykład dało się portować z jednego na drugiego. Miały na przykład inne kody maszynowe, ale assemblerze były na tyle podobne, że prostym search engine placem się to robiło. I powstała wtedy taka maszyna, legendarna, Altair 8800. On już miał taką fajną rzecz, że programowało się switchami. Na przykład jak chciałeś wbić jakieś bity do komórki, to ustawiałeś switchami, jakie to są bity, i tam był przycisk next i to wbijało do tego adresu i przechodziłeś do następnego adresu. Tak można było dowolnie długi program wpisać przez 3 lata. Ale no generalnie dało się. Można było też na taśmie zapodać, jak byłeś bogaczem i mogłeś sobie w taki teletype maszynę się zaopatrzyć, to nie, ze 3 osoby to miały. No, na razie dało się pisać, ale co jest ważne z tym Altairem, przesadzam, tam więcej osób to miało, to są Hiroshi tego. Oni nie stworzyli tego komputera, ale oni stworzyli BASIC. Oni stwierdzili, no komputer, ten BASIC to jest taki super rzecz dla każdych tych początkowych programistów, dla tych wszystkich, którzy tam z bootcampów wychodzą w tych czasach. Nie, no nie było, ale to... Bo tak naprawdę to nic złego, że wszyscy programują, bo właśnie na tym to powinno polegać. Każdy chciałby programować. I oni to założyli i powiedzieli do tego twórcy Altaira: możemy ci dać BASIC, zakodujemy, no pokażcie. W kilka tygodni, ze 3 chyba, zakodowali to. To nie było proste, bo oni nawet nie mieli tego komputera. Oni mieli specyfikację, nawet nie do końca dorobioną. Oni w ciemno zakodowali w maszynówie, znaczy w assemblerze, kod. To jest o tym ciekawa historia, jak to zrobili. I generalnie zrobili to, zadziałało. I to chwyciło, to było super, nie? I okazało się, że wszyscy chcą tego BASIC-a. I to był pierwszy sukces Microsoftu. I wszystkie komputery na świecie wtedy zaczęły wchodzić mikrokomputery na tych procesorkach, takie już, że ludzie mogli sobie kupić, bo to parę tysięcy dolców kosztowało, czyli tyle co auto wtedy, więc spoko, każdy mógł. I kupowali. I każdy chciał mieć BASIC, żeby mógł programować, nie jakimś tam Fortranie. I na przykład Commodore stworzyło coś takiego, to jest tam Commodore PET. No i co? No to chcieli mieć BASIC. I tutaj Microsoft od razu już wtedy się zaczął robić takie: ha, damy wam BASIC jak za 3 dolce od każdego sprzednego komputera. Nie? Fajny deal. Tylko musicie sobie wyobrazić, że to jest właśnie ten nasz programista legendarny. Jego kod maszynowy jest naprawdę fajny. Ja polecam. To jest mój guru. Ja oglądam, jakie tam są optymalizacje, to jest super. Czy tam Steve Jobs nigdy nic nie zaprogramował? To jest prawdziwy bohater. On programował w porządnym assemblerze. Do dzisiaj się można uczyć z tego. Ale niestety napotkał biznesmena, Jacka Czmiela z Łodzi, który przeżył niemieckie obozy śmierci i różne takie rzeczy, dużo w życiu widział. No i jak myślicie, jak deal mógł wyjść? Generalnie słabo dla Billa młodego. 25 tysięcy dolców za licencję, to się na wszystko, wszędzie możecie w każdy komputer wkładać. No wydaje się dużo, ale już wtedy Bill wiedział, że to nie jest dobry deal. On nie chciał gadać, to jest też o tym historia. I dla wszystkich maszyn Commodore. Jak słaby to deal jest, widać po tym, że na przykład Commodore sprzedał 20 milionów tych 164, to nawet gdyby dolar za jednego takiego BASIC-a, to by był lepszy deal, nie? No i generalnie, a Microsoft, ponieważ już miał wtedy tych pierwszych 3 pracowników, prawie zbankrutował, to nie było dużo kasy, jeszcze musiał dawać poprawki. Ze złości Bill nawet wrzucił taki fajny kod, tu już nie wrzucam, na jeden z komputerów Commodore, jak się wpisał odpowiedni kod, to się pojawiał Microsoft, Microsoft, Microsoft. Później Commodore nawet to znalazł, jeszcze kazał to usunąć, ale robili sobie takie złośliwości. W maszynowie tego nie widać tak łatwo, nie? Commodore to się nie zezłościł na to, że tam było Microsoft, tylko mówił: maszyna, która ma tych 2 kilobajty, a tu jeszcze wrzucacie 8 bajtów, żeby zapisać Microsoft. No proszę, nie? W każdym razie, ja już programowałem w erze BASIC-a. Ja pamiętam jeszcze czasy, koniec lat 90. Ja mówię: o, wszystkie te lamery piszą w C, jak jest C++, kto w ogóle to zrozumie? Przecież w cały świat się powinien przestawić na C++. I wtedy ktoś mi podał raport: człowieku, o czym ty mówisz? Cały świat, 90% programowania to powstaje w BASIC-u. Tam C tylko to taki wtedy Tiobe Index nie istniał, ale taki nie widać prawie, już nie mówiąc o C++. Naprawdę, bo inżynierowie, wszyscy tacy, którzy chcieli po prostu mieć job done, to pisali w BASIC-u. No i tak było. Tyle, że pojawił się taki gość, już możecie go znać czy nie, on napisał coś takiego, że Goto jest złe. Ja pamiętam, jak ja nie czytałem tego artykułu, tylko dostałem to pośrednio z jakiegoś tam artykułu z prasy, że Goto jest złe. No jak to? To był dla mnie, ktoś strzelił mi po prostu w mordę, przepraszam. No. Ja piszę: Goto, najważniejsza rzecz w ogóle, najfajniejsza rzecz w programowaniu, a ktoś mi mówi, że to jest złe. No nie. A on mówi, że tu jest właśnie spaghetti code, tworzymy i tak dalej. W ogóle dramat, nie? No to trzeba by język, który nie ma Goto. Da się zrobić taki? Stworzono. To musicie już poznać. Teraz to proste.
To oczywiście Pascal. Pascal, język, który dowodzi, że GoTo nie jest potrzebne, między innymi. No i nie mamy GoTo, mamy deklarację zmiennych, mamy strukturalne programowanie, się powiedzmy narodziło jako koncepcja taka porządna. No i jak wiecie, i to jest fajny powód, dlaczego tworzymy nowe języki programowania, żeby nie mieć problemów z GoTo, żeby nie tworzyć spaghetti, które się nie da nadążyć, nie? No, bo mamy mniej bugów. Czyli wiadomo, że jak mamy strukturalne programowanie, czyli Pascal, C, ten to już nie mamy w ogóle błędów po prostu. Nie mamy spaghetti kodu oczywiście, nie? Ale kto, przy okazji była alternatywa. Ktoś powiedział, że nie, z tym GoTo faktycznie jest złe i strukturalne programowanie to jest rozwiązanie, ale to jest złą stronę. Lepiej zrobić come from. W razie... Powiem tak, nie wiem, czy poznajecie ten język, on między to wspierał. Znaczy, to ma taka skłonie, do please. Kto wie, co to jest? To jest język, który się nazywa Intercol i to był pierwszy język taki uznany za pierwszy język ezoteryczny stworzony dla jaj. No i generalnie on wspierał właśnie come through w pewnej wersji i tak dalej. I co jest fajne, właśnie on stworzył takie koncepcje języków ezotorycznych, potem ludzie zaczęli robić sobie takie języki, żeby się bawić jakimiś koncepcjami. Nie wszystkie one są głupie, dużo z nich jest bardzo ciekawych. Ale to nie mam na to czasu. I powstał na przykład taki język, który dla wielu ludzi wygląda jak ezotoryczny, dziwny, na przykład to inny jest. To nie jest ezotoryczny, był używany, ja nawet w nim programowałem. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest Fort. To jest taki język, że wszystko się dzieje na stosie. Na przykład co znaczy dwa dup? To znaczy weź liczbę ze stosu i dwa razy ją z powrotem odłóż na stos. Czyli po prostu duplikujemy to. Nie, to nawet trzy razy odłóż ją na stos, przepraszam. Potem jest plus, weź dwie liczby ze stosu, sumuj i odłóż z powrotem na stos. Wszystko się tak robiło i kodowało na przykład jak chciało się dodać 2 plus 3, to było, odkładałeś dwójkę na stos, odkładałeś trójkę na stos i robiłeś plus. To się pojawiało na stosie 5, potem kropką można było to wypisać. To jest jakiś tam Fibonacci w tym zrobiony. To język, który też troszkę przypomina, jeżeli ktoś się z was spotkał z logo, to on troszkę go w kodowaniu przypomina. On był fajny, bo był taki dosyć, nie miał nic wspólnego z Fortranem i był dosyć przyjazny dla komputera. Ja w nim na przykład pisałem, bo na 8-bitowce to był język strukturalny, co ciekawe, który produkował dużo szybszy kod wtedy od na przykład Pascala i czegoś takiego. Taki mieszaninka wysokiego i niskiego poziomu, ale dosyć fajna. Prawie zapomniana dzisiaj, ale jest nadal używana w automatyce, troszkę do dzisiaj, nie? Ale w międzyczasie powstały na przykład takie wielkie rzeczy, nie? Takie wielkie, twarde dyski. I można było teraz robić wielkie programy. Wreszcie można było robić corpo kod. No. Więc potrzeba było języka, który wspierał i na przykład tu macie taki język. Ja przepraszam, bo trochę mi tutaj odjechało, ale jak sobie to... To on powinniście poznać. Co to jest? C. No, powiem tak, nie będę opisywał C, język, który wywodzi się z BCPL-a, duży sukces odniósł. Niektórzy mówią, że on jest taki sukces, bo tylko w nim się nada napisać o systemy operacyjne. Ja powiem tak, powiedzcie mi, jaka rzecz w C wspiera na przykład przechodzenie w tryb jądra? Nie ma wiele, nie? Albo jaka rzecz generuje master boot record? Nic w C nie wspiera pisania systemów operacyjnych, nic. Jedyne, co wspiera pisanie systemów operacyjnych w C, to są odpowiednie dodatki do kompilatorów. Te dodatki można by stworzyć do dowolnego języka, to jest dużo tak naprawdę, trzeba popisać w pragmach, innych takich rzeczach, żeby dało się OS-a napisać. Można by to nawet dopisać do Java, co by byłoby to głupie, ale powiem tak, C jest najświetniejszym językiem do pisania operacyjnych systemów, bo te, które dzisiaj przeżyły, były zaczęte w C. To jest tak, napędza się samo siebie, ale równie dobrze mógł być każdy inny język i samo w sobie C nie jest w jakiś sposób specjalnie do tego predestynowane. Jest niezłe, bo na przykład nie ma garbage kolektora, więc nad wieloma rzeczami łatwiej zapanować. Ale dobra, ale C miało taki problem, że trzeba było malokować, a na przykład przede wszystkim enkapsulacja. Jak miałem listę w C, to i na przykład chciałem coś dodać w środek, to teraz z funkcji, która coś dodała w środek, musiałem poznać całą tę listę, przejść i się nie pomylić. Jak ktoś inny na tej liście operował, to musiał zrobić to samo i cały czas się programy, procedury nawzajem sobie zakłócały, bo nie było czegoś takiego jak enkapsulacja, czyli że wiadomo, kto tym manipuluje, tylko ty. I potrzeba było nowej koncepcji i to jest ta nowa koncepcja, to jest fajny kod, na przykład tutaj sortowanie od początku wektora do początku plus 4 i tak dalej. Nie wiem, czy poznajecie ten język. Podobny do C. C++, programowanie obiektowe i tak dalej. Bardzo ładny. On nawet tutaj jest kod, który pokazywał, że jest trochę funkcyjny. On był funkcyjny całkiem nieźle. Ja programowałem funkcyjnie. Mamy enkapsulację. Słabe rzeczy to jest to, że nadal może nie ma malloca, ale jest new delete. Właściwie niewiele się zmienia. Trochę się zmienia. New jest lepszy od malloca, bo przynajmniej się nie pomylisz, ile bajtów zamyka. Ale na przykład security to był koszmar w C++. Jak się robi programy pod internet C++, to mamy masakrę na ogół. Dobra. Idźmy dalej, bo trzeba
Bo zmienia się hardware i pojawia się to sieć właśnie. I trzeba coś, co jest bezpieczne i działa w sieci. I pojawia się to. Język po prostu genialny. Widzicie to? Wsadzamy coś do listy, iteratory, stringi. Powiem tak, to nawet nie jest Java 1.0, to jest Java 1.1. Java 1.0 było gorsza. Nie? To była masakra w porównaniu z C++. Ja przychodziłem z C++ z Java i się zastanawiam, kto by w ogóle tego używał. Ale miało właśnie to security i wygrało generalnie. Bardzo wygrało internety. No, także troszkę miało garbage collector, już nie trzeba deletować i tak dalej. Mamy wsparcie dla wielowątkowości, jest fajnie. Nie? I dlaczego Java wygrała? Przepraszam, tu miał ten obraz. Dlaczego Java wygrała? Nie uwierzycie, ale powód, dla którego mnóstwo firm wybrało Javę, była taka, że była gratis. W tych czasach, latach 90., jak się brało kompilator, był GCC, który już był za darmo, ale to było, niewiele się w nim dało zrobić. Chciałeś napisać program okienkowy w GCC? Nie dało się. A w Javie wszystko, serwer i tak dalej, okienka i wszystko za darmo. No to rzuciliśmy się na tą Javę. Bo alternatywy, jakieś kompilatory od Intela, od Microsoftu, od Borlanda, to była gruba kasa. Oczywiście w Polsce wszyscy mieli je za darmo. Ale dlatego one jakoś tam żyły, ale świat generalnie poszedł w tą stronę. Jest gratis, wszyscy na świecie poza nami lubią gratisy. No. Dobra. A teraz do najbardziej. Języka, który też jest podobny, ale jest najbardziej chyba, największy sukces odniósł. Przynajmniej moim zdaniem. Łatwo go rozpoznajcie. Co to jest? Oczywiście, to jest JavaScript. Naprawdę działający. Nie wiem, czy ktoś wie, kto to jest za dialekt. Znaczy, to nie jest dialekt JavaScript, to jest normalny JavaScript. Jest taka koncepcja, że w JavaScriptie wystarczy tych kilka znaczków używać, żeby każdy kod napisać. To się nazywa JSFuck. Jest to nawiązanie do języka ezoterycznego, podane się nazywa BrainFuck, ale generalnie jest taki, jest taka stronka, gdzie piszecie dowolny w normalnym JavaScriptie i ona konwertuje to na taki. I więcej, to jest nawet używalne, bo ludzie używali to do włamu. Pisali jakiś tam JavaScript, który chcieli na stronie umieścić jakiś. Ta strona mówiła, o, nie pozwolę ci wrzucić JavaScriptu. A oni wtedy konwertowali to do tego. O, są sukcesy włamów z użyciem tego, bo te łapacze kodu nie łapały, że to nawet jest kod. Myślę, że to jest... Winnym tego jest ten człowiek, ja tutaj nie podaję jego ten... To stworzył tego JavaScripta, możecie znaleźć. Przy czym trzeba mu oddać tak, on nie był jakimś tam złośliwym człowiekiem. On miał w ogóle marzył o zrobienie Schema właściwie, czyli Lispa w przeglądarce, tylko przyszedł do niego marketing i mówił, zapomnij jakieś tam funkcyjne Lispy, Schemy, wszyscy teraz piszą w C, jakaś tu Java powstaje, masz zrobić coś, co tak wygląda. I on zrobił taką hybrydę. W rdzeniu JavaScript jest piękny. I zachował to. I dodał do tego zupełnie niepasujące koncepcje z C i z Java i stworzył potwora. No naprawdę, ja tego języka... Ja ten, powiem tak, nie jest to najgorszy język kiedykolwiek stworzony, bo ten drugi już był tu wymieniony, ale nie wracajmy. Ale to jest zmarnowana szansa. I no niestety twórca jest trochę odpowiedzialny. Posłuchał marketingu, dlaczegoś to zrobił. Ten język w międzyczasie był znacznie poprawiony w kolejnych wersjach ECMA standardu, ale on... ciągnie za sobą brzydkie rzeczy, nie? Ale widać powód kolejny. Ten język był, powiedzmy, to tak naprawdę Java była stworzona, powiedzmy, na maszyny do kawy, czy tam pralki. JavaScript był dla przeglądarek, ale jest taka nisza, konkretne zastosowanie. JavaScript był zrobiony, żeby łatwo zrobić tak zwane rollovery. Naciskasz na coś tam w przeglądarce, to się, coś tam ci podskakuje, animacja się robi. To do tego miało być. Jakby ktoś tam na początku on usłyszał, że ktoś będzie serwery pisał w JavaScriptie, to wtedy na pewno by nie dał się przekonać marketingowi, nie? Ja bym powiedział jednak, dobra. Idźmy do następnej strony. No coś mi tutaj. Okej. Okay. Powoli zakończam. O typach języków, bo tu było różne podane. Właśnie o typach. Nie? Jak sobie coś wysiadło mi. Ten. Więc o typach możemy powiedzieć tak, że języki można podzielić na takie, które są skryptowe i kompilowane. To jest bardzo ważny podział. Skryptowy język to jest taki. Mam coś do zrobienia, przeliczenia jakichś danych, chcę siąść po prostu mieć zrobione. Tak 20-40 linijek i nie chcę się z żadnym kompilatorem babrać. Basic to jest pierwszy język, który to fajnie robi. Python świetnie to teraz robi. Takie języki skryptowe. JavaScript też to świetnie robi. Jak chcesz się na imprezie pokazać fajną animację, najszybciej to zrobisz w JavaScriptie i zaimponujesz tam kolegom, koleżankom. Naprawdę. Ja też bym po tak... Też bym wolał... Szybciej bym to zrobił niż w Javie, naprawdę. Kompilowane języki służą do czego innego. Chcemy napisać kod, który jest po prostu nudny, długi. Nie, no naprawdę długo przeżyje, jest ciągle sprawdzany i będziemy do niego wracać za rok. I wtedy przyjmujemy, że troszkę ten kompilator będzie nas ograniczał, będzie tam sprawdzał ten kod, tam będą jakieś typy, pewnie inne rzeczy. No i właśnie dochodzimy do typów.
Bo mamy języki dynamicznie typowalne i statyczne. W statycznych wszystko wie kompilator, w dynamicznych w czasie działania. To jest, ten podział jest w miarę jasny, a na przykład są języki strongly typed i weakly typed. Ktoś wie, jaka jest różnica między jednym a drugim? W Basicu są typy. Ja miałem typy w Basicu, tylko 3, ale były. Dobra. Nie, to jest... drugie jest trudniejsze do zdecydowania, ale powiedzmy, język C jest przykładem języka, który jest statycznie kompilowany. W języku C mamy int, ale jest w zasadzie weakly, bo możemy przerzutować integera do wskaźnika na string. Why not? Wszystko możemy zrobić, to jest właśnie weakly typ. W czasie działania możemy zrobić. W Javie na przykład możemy powiedzieć, że wszystko jest object, po prostu whatever, ale jeżeli to jest string, to nie wymusisz, żeby zrobić z tego inta, bo w czasie działania się wywali. Czyli to jest taka, są języki, które śmieszną taką macierz tworzą. Mogą być właśnie w czasie kompilowania typ jest znany, a w czasie działania nie, albo odwrotnie. Teraz taka ciekawostka. Właśnie dużo ludzi lubi te języki bez typów. Im potem pisze coś takiego. Nie? Jak tu zastąpić te proste testy, że tu sprawdzam, że coś zwraca stringa i tak dalej. Nie? I Mario, mój ulubieniec, to fajny gość w ogóle, pisze, mówi, że taką biblioteką do tych prostych typów to jest właśnie statyczny system typów. I to jest taka prawda. To jest bardzo proste. Jak chcesz więcej testować, to może zamiast tego napisz po prostu więcej typów. Po prostu im mniej masz typów, tym więcej musisz mieć testów. Proste. Jeżeli chcesz mieć taką samą jakość. Jeżeli masz projekt na 20 linijek, to na ogół nie martwisz się jakością i nie masz ani testów, ani typów. Jest fajnie, naprawdę, bo będzie błąd, tego poprawisz. Jak masz projekt na kilka tysięcy linii, to albo masz bardzo dużo testów, albo masz bardzo dużo typów. Ale najlepiej, jak masz jedno i drugie, ale powiedzmy dużo typów i trochę testów. Nie? To tak gdzieś jest tam środek idealny. Chociaż to jest bardzo ciekawa dyskusja. Dobra, ale czy możemy lepiej? Wiecie, co to za język? No, C-Sharp chyba też mógłby być. Na razie powiem wam, jest statycznie typowany, chociaż tego nie widać. Kto powiedział coś tam? To jest skala. Oczywiście to widać, że jest skala. Dlaczego? Bo nie ma średników na końcu. To naprawdę jest skala. I to jest taka hybryda języka funkcyjnego object-oriented i właśnie ma coś takiego jak type inference. W czasie kompilowania kompilator wie, jakie są typy, ale zgaduje, właśnie nie zgaduje, ma reguły. Czyli jeżeli wiadomo, co tam będzie, to mówi, to nie musisz mi tego pisać. Czyli to jest taki super. Nie muszę pisać, a jednocześnie są typy sprawdzane. Promuje niemutowalność, to jest ważne, jak zmiennych nie mamy, tylko mamy stałe, to mniej mamy błędów, to też jest fajne. Kompiluje się do JVM-a, to od razu widać. Skala mogłaby być kompilowana do czegokolwiek, ale zrobili, że do JVM-a, żeby skorzystać z tego wszystkiego, co jest w Javie. Dzięki temu jakiś tam sukces odniosła. I też kompiluje się do JavaScriptu. Ja na przykład używam skali JS. Bardzo fajna rzecz. To było zresztą skala JS powyżej, ale to jest ten sam język, tylko inna maszyna wykonuje. No i właśnie fajny. Jest skomplikowany. Nie dużo ludzi mówi, że zbyt skomplikowany. Skala jest mniej więcej, bym powiedział, C++ nowych czasów. Po prostu C++ w pewnym sensie się okazało, że dla wielu ludzi zbyt skomplikowane błędy, kompilator coś ci wypluwa, nie wiesz nawet o co chodzi. W skali jest specjalny plugin do kompilatora, tłumaczenie błędów kompilatora na ludzki, naprawdę. Korzysta nawet z niego. To może potrzebujemy innego języka. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Są średniki, to już powinno być prosto. Nie, to jest TypeScript. To jest, można powiedzieć, alternatywa, on jest bardzo podobny składniowo do skali, a działa zupełnie inaczej, ale jest też niezły. Czyli jeżeli piszecie w JavaScriptie, to dobrze pomyśleć przy większych projektach o TypeScriptie, jeśli jeszcze na to nie wpadliście. Nie musicie iść w skalę JS. No i w zasadzie nie chcę ten. Mówię, jakby zupełnie inna maszyna, a język wygląda podobnie. Ale w tym czasie zmienia się też hardware. Już będziemy kończyć. To jest procesor, nie, możecie nie znać, ale naprawdę ma dużo rdzeni, 24. Ale już mamy kilka rdzeni, trzeba to jakoś wykorzystać. Wszystkie języki, i to jest na przykład język, który świetnie korzysta z wielu rdzeni. Co to jest? No to proste jest. Oczywiście, że to Haskell. Języki funkcyjne, ponieważ działają na rzeczach niemutowalnych, to wiele rzeczy nie współdzielimy, to nie trzeba robić semaforów, nie trzeba robić sekcji krytycznych, to się świetnie zrównolegla. Języki funkcyjne były znane od dawna, właśnie można powiedzieć od 1930, a wybuchły ostatnio, bo one świetnie używają procesory wielorodzeniowe. Powodują, że nie mamy błędów, a jednocześnie świetnie rozrzucamy wszystko na wszystkie rdzenie. I to jest Haskell, funkcyjny, czysto. Wzrasta jego użycie, to jest naprawdę aż ciekawe ostatnio. No i dużo innych. Teraz tak, nie mam, niestety muszę kończyć. Nie wspomniałem o waszych językach. Nie powiedziałem nic o C-Sharpie, bo dla mnie to Java. Jest miejscami lepszy, może miejscami gorszy, nie wiem, bo aż tak dużo w nim programie, ale to jest koncepcyjnie to samo praktycznie. Nie powiedziałem nic o Scheme Closure, które są powrotem Lispa pięknym, o Kotlinie, w którym najwięcej ostatnio programuję, który jest po prostu uproszczoną skalę, to nazywam skala minus minus, dla niektórych to jest Java++, o Swiftie, który jest podobny do Kotlina troszkę, tylko koncepcja od Apple, to jest właściwie bardzo zbliżony język,
o prologu, który jest zupełnie z innej bajki, w którym się ciekawie pisze, ale nie wiem, jakbym cokolwiek większego. O Pythonie, który jest tak naprawdę dobrym następcą Basica, bo robisz, masz job done, a naprawdę nie ma tego goto i tego wszystkiego syfnego, przynajmniej nie musisz z tego korzystać. O Raście, który jest świetnym językiem do, właśnie do pisania low-levelowego OS-ów i nawet jest w tej chwili system operacyjny robiony, żeby jednocześnie mieć bezpieczeństwo wielowątkowości. To jest język, który to wprowadza. O Erlangu, który też podobnie jest tam sukcesem jakimś i ma tam aktor model, to też dla wielowątkowości. Jest mnóstwo języków, które rozwiązują różne problemy i teraz pytanie jest takie, co myślicie, żeby użyć jeszcze jednego języka programowania, nie? Jakie jest wasze do tego podejście? Parę rzeczy takie, jeżeli się spotkacie. Język, w ogóle jeżeli myślicie nad jakimś językiem. Język to oczywiście każdy mówi, składnia, semantyka oczywista. Niektórzy wiedzą, że jeszcze biblioteka standardowa, co on tam potrafi? Fajnie, na przykład w Javie to było, czy w C-Sharpie jest to bardzo dobrze zrobione, czy tam wszystkich na dotnecie i tak i JVM-ie. Ale też narzędzia. Na przykład w skali jeszcze do niedawna narzędzia były dramatyczne. Potrafił ci się, kompilator to się nie wywalał, ale budowanie się wywalało i było trudne. W Haskellu też nie było dobrze długo, ale ważna rzecz, to Bruce Ekel, ten twórca Thinking in Java, C++, whatever, on powiedział community. Się okazuje, że wchodzisz do języka, na przykład jak masz pytanie, problem z Pythonem, to zadasz na forum Pythonowym, wszyscy ci pomogą. Jak zadasz na skalowym, to ci powiem, ty głupku, jeszcze tego nie wiesz. Nie zawsze tak jest, ale coś w tym jest. Coś w tym i trzeba o tym pamiętać, nie? Że są i na przykład Java ma całkiem przyjazne community, ale chyba nie tak jak Python. No dobra, jakie są w ogóle powody, gdyby tak podsumować nowych języków? Dla mnie chyba jednak najważniejszym jest to, żeby nie robić starych błędów. Mamy błędy, bo nie pamiętamy opkodów, wchodzimy na assembler. Robi nam się go to spaghetti w assemblerze, czy później w Basicu, to przejdźmy na strukturalne C. Problemy z brakiem enkapsulacji? To przejdźmy na coś, co ma C++, ale mamy wycieki pamięci, no to przejdźmy coś, co sobie z tym radzi, na przykład Java. Ale mamy Java, no to wiadomo, każdy program w Javie kończy się null pointer exceptionem. Kotlin rozwiązuje problem null pointer exceptiona. Jest naprawdę fajnie. Mamy problemy z wielowątkowością i spóźnieniem, że przejdźmy na Rasta. Każdy krok kolejny to coś nowego. I też jest ważna rzecz, taka obserwacja, że koniec prywatności, to jest taka ciekawa. Na przykład malloc w C to jest po prostu wywołanie funkcji. Kompilator nie wie, że ty tam alokujesz pamięć, więc nie może też jej automatycznie zwolnić, bo skąd on wie, co ty tam robisz? Wywołujesz funkcję, którą jakąś tam. W Javie new A to już mówi, czy mogę 3 minuty przedłużyć? Okej, przedłużam o 3 minuty. Wywołuję nowy obiekt, to teraz mogę się dla ciebie zająć z dealokowaniem tej pamięci. Fajnie, ale musisz to pokazać. Język wspiera. W C++ mamy na przykład, blokujemy semafor. Ale on nie wie, na przykład wyskoczy wyjątek, coś się wywali, to nie wie, że trzeba zdjąć semafor, bo to jest normalna metoda. C++ nie wie, że to tam coś masz. W Javie mamy synchronize słówko, który mówi, a ja tutaj mam sekcję krytyczną. To jak się coś stanie w niej, to automatycznie zostanie na przykład otwarta, żeby nie zdedlokować kodu. Wreszcie mamy zmienną, która jest używana w jednym wątku, musimy pożyczyć na drugi, a to musi być specjalnie zaznaczone, że jest tam jakaś tam mutowalna i tak dalej. To jest bardziej skomplikowana składnia. Musimy jakby ujawniać nasze intencje kompilatorowi, żeby on nam pomógł uniknąć błędów. Mamy języki, które wchodzą w lepsze productivity, to jest jakby drugi rząd dlaczego. Mamy nowe możliwości programowania, możemy robić języki większe, więcej kodu, mniej nawet wydajnego na niższym poziomie, ale lepiej na przykład skalowalnego, tu Haskell i skala dobrze to pokazuje. Ale generalnie jest taki prosty cykl. Wchodzi nowy hardware, mamy nowe możliwości, no to możemy sobie te możliwości używać. I tworzymy nowe bugi, takie, które dzisiaj się nawet nie da wyobrazić. Nikt nie myślał w latach 70. chyba o bugach tak bardzo związanych z przetwarzaniem wielowątkowym. No sorry, bo tam jeden wątek i tak starczą. I generalnie będziecie potrzebowali znowu nowego języka, który te błędy łata. I to jest taki cykl. Nowe błędy trzeba załatać, ale pojawia się nowy hardware, użyjmy nowe idee i nowe błędy i tak dalej, i tak dalej. I to chyba się tak szybko nie skończy, to jeszcze trochę potrwa. Więc pewnie was spotkają nowe języki, ale one nie są po to, żeby wam zniszczyć życie rodzinne, seksualne, inne, tylko żebyście mogli w piątek szybciej wyjść, bo nie będzie błędów na produkcji, albo jeszcze w środę skończycie już waszą pracę i przez 2 dni będziecie tylko pozorować. W razie, co jest ważne, tak zauważyłem, że dobrze ten język jeden opanować tak od początku do końca. Nie róbcie, że uczycie się 3 naraz. To się często zdarza w webie, od razu się uczymy Java i JavaScriptu albo czegoś tam. To się źle kończy, mamy miszmasz. Ale jedna ważna rzecz, jak już z czymś pracujesz, to zrozum do końca. I to od razu mówię, to naprawdę widziałem. C-Sharpowcy, Javowcy, to jest wasz największy grzech. Przychodzi taki gość, Java jest testowany z Java, uczył się Java, a potem pisze cały dzień w JavaScriptie, o którym nie przeczytał ani jednej książki. Takie głupoty się tam dzieją, to jest masakra. Przeczytajcie, to nie boli. Może to jest słaby język, ale warto przeczytać, to będzie was mniej bolał. Ja to przeżyłem na sobie, ja tak samo robiłem źle i to była zmiana duża w moim życiu.
A jeżeli się uczycie alternatywnego języka, to wybieracie naprawdę alternatywny. Jak ktoś mówi, poznałem Java, to na for programmers, teraz chciałbym poznać C Sharp, od czego zacząć. Nie ma sensu, to jest ten sam język, naprawdę. Będziesz musiał w tym pracować, to od razu przejdziesz. Jak, tak samo z C do Pascala, czy tak samo z Haskella do Haskella. Próbuj coś innego, jak masz Java, to zacznij w Haskellu. Jak masz Scala, to zobacz Clojure i tak dalej, nie? Coś innego. To są na przykład języki zupełnie inne, które są zupełnie ciekawe. Clojure jest na przykład jeden z najeleganszych. Dziwnie się w nim pisze, ale naprawdę fajnie, jest taka satysfakcja. Czyli generalnie to jest ważne. Dlaczego te języki warto poznać? Oprócz tego, że możecie wykorzystać w pracy ich produktywność, one zmieniają sposób myślenia. Ja mam taki kod na GitHubie, gdzie mam dwie metody w Javie, podobne do siebie, i zrobione to do. O rany, te metody są podobne, trzeba by zrobić z tego jakoś jedną, ale nie umiem. Jest tam to do wpisane, do dzisiaj tam stoi. Ten kod później przepisałem na Haskella. W Haskellu się okazało, że od razu widać, co trzeba zrobić. Dla każdego Haskellowca od razu widać, jak to zrzucić jedno. I co więcej, ten sposób działa w Javie, ale jak piszesz w Javie, tego nie widzisz. Dopiero jak napiszesz w Haskellu, to widać i teraz można przeportować do Javy ten sam sposób. To tak zwane lensy, ale to nieważne. I generalnie ludzie mówią, że o, my tam w korpo pracujemy, to tutaj musimy Javę narzucać. No to nieprawda, ja pracuję w dużych korpo i tam się okazuje, że mamy takie małe narzędzia jako prototypy robione dla programistów i tak dalej. Tam można, w każdym banku się okazuje, że jest w Haskellu, w skali popisane w takich rzeczach, tylko ludzie się muszą na to odważyć. Piszecie jakiś nowy prototypik, wiadomo, że to nie pójdzie na produkcję. To wiadomo, że nie pójdzie. Bardzo dobrze, oczywiście to się zdarza. Nawet mi się to zdarzyło, ale spoko, ale można wierzyć. W razie, ale to jest miejsce, gdzie się można podszkolić, żeby rozszerzyć swój język taki wewnętrzny, ten mózgowy. I generalnie nie bójcie się też tego, że języki umierają, bo języki nie umierają. Do dzisiaj się pisze w Cobolu, ja pracuję z kobolowcami. Niektóre się zmieniają w takie zombie właśnie, że nikt się boi, bo wyżerają mózgi. To Cobol i powoli myślę, że Java zmierza w tym kierunku. Także ostatnia specyfikacja Cobolu to jest rok 2016, tam jest zorientowanie obiektowe, czekam na funkcyjny Cobol, ale naprawdę nie umierają, nie? Więc jak sobie wybierzecie jakiś język, to o ile jest więcej niż 100 programistów, to on już będzie pewnie trwał wiele lat. Dobra, no i co przyjdzie następne, nie wiemy. Sztuczna inteligencja, więcej rdzeni, więcej GPU, FPGA, może security, może privacy, to jest na przykład ciekawy koncept. Mamy private, ale czy na przykład, ale potrzebna na przykład, ja mam w banku, private, który mówi, to jest zmienna wrażliwa, ile gość ma na koncie. Nie odkładaj tego w pamięci, nie zrzucaj na dysk, bo to jest wrażliwa. Takiej składni nie ma w żadnym języku, a może potrzeba, nie? I dlaczego nie programujemy w Haskellu? Bo przemysł robi małe kroki, na przykład z C do C++, do Java, wtedy już był Haskell, ale nie użyliśmy go. Skala się nie przyjęła i F-Sharp, bo były zbyt skomplikowane, więc na przykład teraz używamy dużo Kotlina, bo jest mniejszym krokiem. Taka ciekawostka i w zasadzie tyle. I tyle.